bracia i siostry. Nie wiem, jakie macie zwyczaje, ale ten zwyczaj musicie mieć, a przynajmniej pozwolić na niego. Ja bym się chciał chwilkę pomodlić, zanim zacznę mówić. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za przywilej tego, że mogę mówić do Twoich dzieci. Ja Ojcze proszę, byś w tej chwili otworzył nasze uszy, byś otworzył nasze serca, byśmy wyszli stąd przemienieni. W imieniu Jezusa Chrystusa ja rozkazuję, by wszelki duch nieczysty, wszelki duch chaosu, wszelki duch zaburzenia Słowa Bożego w tej chwili odszedł i nie miał tutaj udziału. Niech każdy demon, każda siła nieczysta opuści to zgromadzenie, opuści każdego z nas. Ojcze, w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja ogłaszam czas uzdrowienia, czas rozszerzenia, czas poszerzenia naszych dusz, naszego ducha, a nawet naszego ciała. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech to będzie, Panie, Twój czas. Niech Duch Święty mocno nas dotyka, mocno nas przeszywa, byśmy wszyscy stąd wyszli przemienieni, bo po to tu przyszliśmy. Niech wszelkie sprawy codzienne, niech wszelkie troski w tej chwili zostaną odsunięte w Twoim pokoju, przewyższającym wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ktoś mnie poszuka w internecie, to oprócz współczesnych tego, co teraz głoszę, tego, co teraz mówię, znajdzie sprzed 2007 roku ogrom moich artykułów, których nazywam Was, bracia i siostry, idiotami, których udowadniam, że jesteście głupcami, a ja pierwszy z nich. Których udowadniam, że każda osoba wierząca ma jakieś urojenia w głowie, dlatego że jedynym sensownym rozwiązaniem tego świata jest skrajny ateizm. Bo ja dokładnie takim człowiekiem byłem. Sprzed 2007 roku. Ja szczyciłem się z tego, że jestem człowiekiem rozumu, że jestem człowiekiem nauki, że nie dotykają mnie tej głupoty tych osób wierzących, że to wszystko jest dla mnie śmiechu warte. Ci ludzie są dziwni, co najmniej w ten sposób delikatnie mówiąc. Cytowany byłem w różnych ateistycznych periodykach, w różnych racjonalistycznych portalach. No i byłem z tego bardzo dumny. I dumny byłem też z tego, że miałem i mam cały czas tą samą śliczną żonę. Taką, wiecie, naprawdę śliczną. Najśliczniejszą. A na pewno przeze mnie najbardziej kochany. Dumny byłem z tego, że mam dobrą pracę, że własnymi rękami pracuję, że wszystko mi się udaje. Dumny byłem ze swojego pędu do nauki, ze swojego wykształcenia, a w ogóle byłem bardzo dumnym człowiekiem. I wszystko, co miałem w życiu, sam sobie wypracowałem. I to jest prawda. Wszystko, co miałem w tamtych latach, to wszystko sam wypracowałem. Wtedy tak myślałem, potem wiedziałem, że to nie do końca tak jest. Ale na tamten czas tak myślałem. W 2007 roku dzieje się rzecz niewiarygodna. No do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego on to zrobił. W 2007 roku rodzi się moje dziecko. Moja żona rodzi, jesteśmy na porodówce. Lekarz przed porodem mówi, że musimy się przygotować na najgorsze. Dlatego, że wychodzi na to, że serce tego małego dziecka nie bije. Tej córki mojej utęsknionej. Tak. Taki dumny byłem, że ją zrobiłem. Nawet z tego byłem dumny. Taki dumny byłem, że byłem takim dobrym mężem i ojcem i wszystko było tak, jak powinno być. I ona ma się urodzić martwa. No i rodzi się martwa. Rodzi się martwa, rodzi się bez akcji serca. Nie będę Wam szczegółów opowiadał. Poród był bardzo ciężki, był wielogodzinny. Prawdopodobnie był to jakiś błąd lekarza, ponieważ powinien się zdecydować na cesarkę. Nie zdecydował się, ostatecznie wyciągnij to moje dziecko wakum, takim próżnociągiem, wyciągnij ją na bok koloru marynarki naszej siostry. Taka śliwka, o, taki jak ta okładka. I oczywiście nie oddychała, serce nie biło. I ja wtedy nagle zrozumiałem, że co z tego? Co z tego, że ja mam taką śliczną żonę? No co z tego, że ja mam tak dobrą pracę? Co z tego, że ja tyle wiem? Co z tego,
że ja sobie wszystko potrafię wypracować i na wszystko potrafię odpowiedzieć. I co z tego, że jestem taki poukładany i mam taki sztywny kręgosłup moralny i nawet nigdy nie dostałem żadnego mandatu? Co z tego, kiedy w tak ważnej chwili nie mogę zrobić nic? Kiedy w tak ważnym momencie nie mam żadnych sił i żadnych możliwości, by cokolwiek po swojemu zrobić. Po prostu jestem bezsilny. Po prostu widzę tą moją porościmiałą żonę. Widzę to dziecko w kolorze śliwki i nie mogę nic zrobić. No bo kto może? Gdzieś jakąś taką resztką siły, utkniętym przez Ducha Świętego, tego, którego tak bardzo zwalczałem, wypowiadam niesamowite słowa takiej głęboko teologicznej modlitwy. Wypowiadam jedno zdanie. Jeżeli jesteś, to oddaj mi to dziecko, a ja cię znajdę. I jak tylko wypowiedziałem te słowa, serce mojej córki zaczyna bić. Nagle nabiera kolorów. Nagle płacze. Nagle lekarze latają. Coś niemożliwego. Szybko inkubator odpalają, bo ona się troszkę też za wcześnie urodziła. Szybko inkubator odpalają, bo to dziecko żyje. A w moim sercu pojawia się strach. No ja go muszę teraz znaleźć. Bo on jest. Okazuje się, że on jest. Nie wiem jeszcze, kim on jest. Nie wiem, jak ma na imię. Nie wiem, która religia ma rację, ale wiem, że on jest. I wiem, że powiedziałem temu komuś, że muszę go znaleźć. Bo taki był warunek tej wymiany. Opowiadam wam oczywiście wtedy moje myślenie. Niekoniecznie jest to poprawne myślenie o Bogu. Opowiadam wam tamten dzień. Więc szukam z całej sił tego kogoś, kto przywrócił życie mojemu dziecku. Wstyd się przyznać, ale taka prawda, ponieważ znałem chrześcijan, znałem ich bardzo wielu, znałem ich świadectwa, znałem ich codzienność, znałem ich kłótnie, znałem ich sfory, znałem ich zwady, znałem ich zawiść, znałem ich zazdrość, znałem ich problemy. To pierwszą moją myślą było, że to na pewno nie jest Jezus Chrystus. Z miejsca odrzuciłem chrześcijaństwo. Dlatego, że przyglądałem się chrześcijanom. Takim jak my. I jako ten ateista, który dochodzi do wniosku, że jest Bóg, świadectwo chrześcijan spowodowało, że z miejsca odrzuciłem Chrystusa. Więc najpierw poznałem Siddhartha Gautama, popularnie zwanego Buddę. Wszyscy przeczytają na Buddzie, co można przeczytać. I prawdopodobnie mógłbym być dobrym kaznodzieją buddyjskim, bo dużo bym powiedział na temat ich wyznania. Później zafascynowałem się hinduizmem. I dużo mógłbym opowiadać o hinduizmie. Później i tak bym mógł teraz wymieniać. Mam prawdopodobnie jakieś podstawy o większości wyznań funkcjonujących w świecie, tych nazwanych, tych religii. I był jeden problem, ponieważ we wszystkich tych religiach ja musiałem coś zrobić, żeby zaspokoić Boga, tego ich Boga. Coś musiałem wykonać, jakąś pracę musiałem zrobić, jakiś trud musiałem włożyć, by osiągnąć stan zbawienia. Bo wszystkie te religie polegają na tym, że trzeba doprowadzić człowieka do zbawienia. Ale we wszystkich tych religiach coś musiałem zrobić. W tych ohydnych religiach musiałem coś ohydnego zrobić. W tych moralnych religiach musiałem coś moralnego zrobić, ale musiałem coś zrobić, żeby zaspokoić pragnienia Boga. No a to było bez sensu. Dlatego, że ja już wiedziałem, że ja nie mam żadnych sił, żadnej możliwości, że ja jestem tylko człowiekiem. Że ja swoimi rękami, swoimi uczynkami, tym, co ja mogę zrobić, nie jestem w stanie zaspokoić Boga. Że taki Bóg nie może być prawdziwy. No i okazało się, że tylko chrześcijaństwo, tylko Chrystus jest zupełnie inny niż tamci bogowie. Że tylko Chrystus ma sens.
że tylko opowieść o tym cieśni z Nazaretu ma jakiekolwiek racjonalne wytłumaczenie. Że wiara nie jest bezrozumna. Że to jest jedyna sensowna odpowiedź na Boga. Że to Bóg zrobił wszystko. Bo kocha człowieka. Że to Bóg absolutnie zrobił wszystko, co potrzeba zrobić, żeby ciebie i mnie zbawić. Że nie twój wysiłek, kimkolwiek jesteś, tylko Jego wysiłek spowodował, że mamy prawo nazwać się Jego dziećmi. To było coś niesamowitego dla mnie na tamten czas. To jest coś niesamowitego do dziś dla mnie. To powinno być do końca naszych dni coś niesamowitego. Że On zrobił absolutnie wszystko. Że już nic nie trzeba i nie wolno dokładać do tego, co On zrobił. Że jeżeli Ty cokolwiek dołożysz, to przysłonisz krzyż. To wpadniesz w kombinację na temat Boga i zaczniesz być jakimś chrześcijańskim buddystą. Albo chrześcijańskim muzułmaninem. Albo jakimkolwiek inną hybrydą. Dlatego, że chrześcijaństwo mówi, że On zrobił wszystko. I chcę Wam powiedzieć historię, którą wszyscy znamy. Ale ta historia nie ma prawa nam się znudzić. Historia, która mnie doprowadziła do Boga. Historia drastycznej Ewangelii. Historia miażdżącej Ewangelii nasze wyobrażenia. Historia Ewangelii, której nie da się zrozumieć po ludzku. Której nie da się ogarnąć umysłem. Historia niesamowitej Ewangelii. Jednej, jedynej Ewangelii największego buntownika. Największego rewolucjonisty, jaki chodził po tej ziemi. Historia Jezusa Chrystusa. Coś niesamowitego. Okazuje się, że tylko ta drastyczna Ewangelia, tylko ta miażdżąca Ewangelia, tylko ta Ewangelia, która pewnie i Was zaskoczy, bo za każdym razem, jak opowiadam w ten sposób, zaskakuje moich braci i sióstr, co potem zaskakuje mnie, jak Wy możecie być tym zaskoczeni, ale sami zobaczycie. Tylko ta Ewangelia ma moc Ciebie i mnie zbawić. I tylko Chrystus z tej Ewangelii jest Chrystusem Zbawicielem. Wszelki inny Chrystus jest innym Chrystusem. Wszelka inna Ewangelia jest inną Ewangelią. A inna Ewangelia i inny Jezus nie potrafi zbawić. Amen? Więc przyjrzyjmy się tej fascynującej historii. Jeszcze Wam opowiem jedną rzecz o mojej córce, żebyście wiedzieli, dlaczego jestem tak gorliwym chrześcijaninem, ale wyciągniecie też z tej Ewangelii, dlaczego jestem przede wszystkim naśladowcą Chrystusa i dlaczego postanowiliśmy w swoim domu oddać wszystko Bogu i dlaczego Ty powinieneś oddać wszystko Bogu całe swoje życie. Dlatego, że kilka lat później po tych wydarzeniach ta sama córka, Nadia ma na imię, ta sama córeczka rozchorowała się na białaczkę. Możecie sobie to wyobrazić? Cud Boży i lekarze do mnie mówią, że ona umrze. Dziewczynka, której narodziny powoduje zmianę mojego życia, powoduje, że wszyscy moi przyjaciele odchodzą, powoduje, że wszyscy ci, z którymi ja miałem sztamę, którzy mnie uważali za kogoś mądrego i roztropnego, teraz mnie nazywają idiotą, tak jak ja wcześniej nazywałem was. Oni wszyscy odeszli. Ja nie musiałem odchodzić od przyjaciół. Oni sami odeszli. Od tych pseudo przyjaciół. I ta dziewczynka, która jest przyczyną tego wszystkiego, tak bardzo się rozchorowuje. I tak niechcący się o tym dowiedzieliśmy, żebyście mieli pełny obraz sytuacji, poszliśmy tylko na badania krwi. I już z tych badań krwi nie wróciliśmy. Bo natychmiast nas przywieźli do szpitala. I wchodzimy na ten oddział, i moja córka ma włosy potąd, bo to taka śliczna dziewczynka po mamusi i mądra po tatusiu. Włosy potąd. Wchodzimy na ten oddział i podchodzi do nas dziewczynka, która na pewno była po chemii, a więc bez włosów. I pierwsze pytanie mojej córki, trzymającej mnie za rękę i patrzącej mi prosto w oczy, ona jeszcze nie rozumiała tego, bo malutka była, że ona umiera,
Ale pierwsze, a może może umrzeć, że pierwsze jej pytanie to było: tatuś, a ja też będę taka łysa. To zmiażdżyło mnie totalnie, bo to wiecie, to nie są żarty. Wyobraź sobie to. Twoja ukochana córka, wypielęgnowane włosy, codziennie szczotkowane. Najpiękniejsza córka, jaką widzieliście, bo ja taką mam. I ona się pyta, czy ona też tak będzie wyglądać. Jest po tobie. Jesteś zmiażdżony. Jesteś po prostu zmiażdżony. Ja taki byłem. Więc idziemy dalej. Przeżywamy te wszystkie trudne chwile. Wiecie, w telewizji opowiadają mi te wszystkie fundacje, opowiadają, jakie to dzieci są waleczne, jakie one są odważne, jak one z uśmiechem na ustach umierają głosić prawda. Tak opowiadają ludzie, którzy tam nie spędzili wieczoru i nocy. Ponieważ gdy pogasły wszystkie światła w szpitalu, gdy już wszyscy szli spać, to każde to dziecko mówiło: ja chcę żyć. I nie słyszałeś nic innego, jak to, że te dzieci mówią do swoich rodziców: ja chcę żyć, a rano któreś dziecko nie żyło. A ty rano zastanawiałeś się, co powiedzieć swojemu dziecku, żeby nie skłamać, ale żeby nie osłabić tych ostatnich chwil, że jej koleżanka nie żyje. To są tego typu historie i tego typu dzieci. I jest naprawdę źle, jest naprawdę okrutnie, jest oczywiście fatalnie z moim chrześcijaństwem. Chyba nigdy w życiu tak do Boga nie mówiłem jak wtedy. I on musi być niesamowicie miłosierny, że jeszcze mnie kocha po tych słowach. I zasypiam. I zasypiam i śni mi się Bóg. I nie pytaj mnie, jak on wyglądał. Wyglądał tak, że ja wiedziałem, że to jest Bóg. Pewnie tobie by inaczej wyglądał. Ale ja wiedziałem, że w tym śnie mówi do mnie Bóg. I mówi mi zdanie, które mnie przeszywa. Mówi mi: czas, który poświęciłbyś przy nagrobku swojego dziecka, oddasz mi w służbie. Ja się znam. Ja wiem, że gdyby moja Nadia umarła, gdyby ta historia się skończyła inaczej, to ja jestem non-stop na cmentarzu. To ja nic innego nie robię, tylko jestem przy nagrobku mojej córki, bo ja tak bardzo kocham moją córeczkę. I jeszcze dwóch synów mam, też ich tak mocno kocham. Więc wiem, że on do mnie powiedział, że całe życie muszę mu oddać, bo całe życie bym spędził przy tym nagrobku, bo jak tobie umarło albo umrze dziecko, to wiesz, albo jesteś w stanie sobie to wyobrazić, bo ja tego nikomu nie życzę, ale to jesteś w stanie sobie to wyobrazić, o czym rozmawiamy. W jakim czasie rozmawiamy. Ale staję pełen wiary, że on tutaj zadziała. I dzwonię do żony. I żona mi mówi: wiesz co, miałam dziwny sen. Przyszedł do mnie w tym śnie Bóg. I powiedział mi, że czas, który spędziłabym przy nagrobku naszej córki, mamy spędzić w służbie dla Boga. I ja już wiedziałam, że to Pan przyszedł. I ja już wiedziałam, że to początek i koniec nas odwiedzi. I ja wiedziałam, że to dziecko jest zdrowe. I jest zdrowe. I ta historia się dobrze skończyła. Natomiast my faktycznie całe życie oddaliśmy służbie Bogu i w proklamacji Jego imienia. Ale teraz przejdziemy do tej historii, która ma moc, by zbawiać. Chyba nie ma tu osoby, która nie kocha Jezusa. Jeżeli jest, to niech podniesie rękę do góry, zaraz rozprawimy się z tą głupotą. Ale chyba wszyscy kochamy Jezusa. Amen? Amen. Chyba w każdym z nas pojawia się takie pragnienie, taka myśl, że fajnie by było żyć 2000 lat temu, nie? No fajnie by było tak pospacerować z tym cieślą z Nazaretu. Jakie to musiało być fajne i przyjemne chodzić z nim. Wiecie, ja byłem w zeszłym roku w Jerozolimie i tylko chodziłem ulicami i ścieżkami, którymi on chodził. I to już było fajne. Ale gdyby jeszcze on tam ze mną chodził fizycznie, w ciele, będąc tutaj na ziemi 2000 lat temu, no to to by musiało być mega fajne. Tak. Wyobraźcie sobie, że wszystkie pytania, które macie, wszystko, czego nie rozumiecie, to on stoi obok was i wy możecie: a wiesz, mam do ciebie pytanie. Jak to jest? I on ci tłumaczy. W spokoju, w którym żaden pastor ci nie wytłumaczy. I on ci objawia takie głębokości, których nikt inny nie potrafi objawić. I oni mieli taki czas, ci uczniowie. I oni z nim przebywali. I myślę, że każdy z nas troszkę za tym tęskni. Ci uczniowie byli bardzo dziwni. Ponieważ tak, kto był najbardziej umiłowanym uczniem Pana Jezusa? Jan, tak? A kto to napisał? Jan. Jan, niezły trik, nie? Sam o sobie wydał świadectwo, bo to tylko w Ewangelii Jana pada to stwierdzenie, że umiłowany uczeń Chrystusa Jan.
Więc Jan sam o sobie pisze, że jest umiłowany. Mojżesz wcześniej, dużo wcześniej, kiedy pisał Mojżeszowe księgi, sam o sobie napisał, że był najbardziej pokornym człowiekiem. Dzisiaj byśmy zjedli takiego autora. Jakby ktoś z nas napisał, że jest najbardziej pokornym człowiekiem, zaraz byśmy go oskarżyli o herezję, o pychę. No ale Mojżesz sam o sobie to napisał, Jan sam o sobie to napisał i w żaden sposób nie skłamali, bo oni, przebywając z Chrystusem, mieli świadomość tego, że są najbardziej umiłowani, najpokorniejsi, najkochańsi, najbardziej lubiani i tak dalej, i tak dalej. Więc ty i ja powinniśmy mieć taką świadomość, ale czasem za tą świadomością tęsknimy, czasem nie mamy tej świadomości, no i wtedy tak bardzo byśmy chcieli pochodzić z tym Chrystusem po tamtych ścieżkach. Chyba, że mówię tylko o sobie, ale wątpię. Ale wątpię. No przyznajcie się. Kto nie chciałby pochodzić z Chrystusem? Tak za rękę. Tak fizycznie. Tak poczuć, jakim on się dezodorantem. Na przykład. Pewnie były w tamtych czasach jakieś dezodoranty. Nie jestem pewny, może jakaś herezja, to musicie zobaczyć. Nie jestem nieumylny. Ale sprawdzić w końcu, jakie te włosy miał, nie? Miał długie włosy, proste, czy krótkie, kręcone? Jaki ten nos miał, taki żydowski, czy taki polski? Jak to fajnie by było z nim być. Tylko, że Pan Jezus pierwszą rewolucję robi i mówi do nas słowa, znaczy mówił do nich słowa, że jest coś ważniejszego niż takie z Nim chodzenie. Że będzie coś cenniejszego niż sprawdzenie, jakie On ma długość włosów i jaki ma nos. Że będzie coś istotniejszego niż to wszystko i zawarte jest to w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 16 i 17 wersecie. A ja będę prosił Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. I dlatego jestem zielonym świadkowcem. Bo ja codziennie chodzę z Duchem Świętym. I wiem, jaki on ma długość włosów. Wiem, jaki ma nos. Wiem, jak tam dezodorantem pachnie. I powiem wam. Dzisiaj Duch Święty pachnie czarnym adidasem. Dzisiaj Duch Święty, który ze mną chodzi, ma rude, fascynujące, króciutkie włosy i jest bardzo przystojny. Dzisiaj ma brodę. Ale jednocześnie dzisiaj Duch Święty pachnie Fahrenheitem. I jest nie mniej przystojny, chociaż ma już trochę szpakowate włosy. I dzisiaj ten sam Duch Święty ma też siwe włosy. Bo dzisiaj Duch Święty mieszka w tobie i we mnie. I to jest dopiero bliskość z Bogiem. I dlatego ja jestem, byłem i będę w swoim chrześcijańskim życiu zielonoświątkowcem, kontynualistą. Bo ja wiem, że świat go nie widzi, ale on jest ze mną i jest we mnie i w tobie też, jeśli w nim jest. Ale wróćmy do Jezusa, wróćmy do Ewangelii, bo żeby poznać Ducha Świętego, trzeba najpierw poznać Ewangelię. Innej drogi nie ma. Żeby on w nas zamieszkał, my musimy najpierw zaakceptować Ewangelię, tą, która nas za chwilę tak zdziwi, bo nie wiem, czy ją kiedyś słyszeliście tak opowiedziane. Więc ten cieśla z Nazaretu chodzi, uzdrawia, cuda robi, wszyscy o nim mówią, wkurza do granic możliwości religijnych przywódców. Oni go nie mogą ścierpieć, oni go nienawidzą momentami. Oni tylko knują, jak mu zamknąć usta. Bo on niszczy odwieczny porządek. Plebs, prostytutki, celnicy, trędowaci,
osoby wykluczone ze społeczeństwa, osoby z problemami go uwielbiają i go kochają, bo on jest skrajnie inny. Bo trędowaty miał mieszkać poza miastem, a gdy się zbliżał do miasta, miał nawoływać, idzie trędowaty, żeby wszyscy uciekli. A on, ten szaleniec, przytula tych trędowatych. I w dodatku oni są na uzdrowieni natychmiast ze swojego trądu. Coś niesamowitego. Wszyscy oni mówią. Prostytutkę złapaliśmy. Przecież to jawna grzesznica. Przecież ona ciało swoje w nierząd oddaje. Przecież trzeba ją ukamieniować. Przecież my znamy prawo. Przecież my mamy zasady. Przecież my zupełnie inaczej funkcjonujemy. A on, ten cieśla z Nazaretu, pozwolił sobie, ja w to wierzę, pozwolił sobie schylić się i coś tam napisać. Coś tam palcem w tym piasku nagrzebać. Ja wierzę i jestem w stanie to udowodnić, ale dzisiaj nie ten temat, że on im wypisał prawo, które sam ustanowił. I powiedział im tak, ktokolwiek z was jest bez grzechu i nie przekroczy tego prawa, niech pierwszy rzuci kamieniem. A potem do niej powiedział coś niesamowitego. Nikt cię nie potępił. Ja ciebie nie potępię. I powiedział coś bardzo ważnego. Od tej pory już nie grzesz. Bo on wiedział, że jeżeli nie potępi człowieka, tylko go pokocha miłością wtedy, kiedy wszyscy inni chcą rzucać kamieniami, to ten człowiek nie będzie chciał grzeszyć, bo grzech przestanie smakować. To jest pierwsza zasada tej dziwnej Ewangelii. A więc nie rozkazy i nakazy. A więc nie, musisz tak żyć, siostro, bo ja tak żyję. Nie wolno ci, bracie, tak robić, bo ja tak nie robię. Tylko, wiesz, nikt nie ma cię prawa potępić. I ja cię też nie potępię. I od tej pory żyj inaczej. To się po ludzku udać nie może. To się po prostu nie może udać. Po Bożemu to jest jedyna możliwość. Jedyna droga, jedyna uwalniająca prawda, nie nakaz i zakaz, nie zasady, ja to lubię nazywać nie zakon wersja 2.0 chrześcijańska, tylko niepotępianie, które uwalnia do świętego życia. Więc wszyscy o nim mówią, nie dość, że kłóci się z religijnymi przywódcami. Nie dość, że w zrozumieniu tych religijnych przywódców, bo to tylko w ich zrozumieniu, on staje okoniem. Nie dość, że go kochają te prostytutki i celnicy i poganie go kochają. A my jesteśmy świętym narodem, wybranym narodem, źrenicą w oku Boga. To nasz jest Abraham. A on z poganami coś ma do czynienia, z celnikami, z Rzymianami coś ma do czynienia. Przecież Rzymianie zrobili ohydę, o której napisał nasz Daniel. Przecież Rzymianie powiesili na naszej świątyni orła. A on z Rzymianami rozmawia, z żołnierzami rzymskimi. I nie mówi im, zabiję was za to, że powiesiliście orła na mojej świątyni. Tylko mówi im, poprzestańcie na żołdzie. Przecież ten cieśla zwariował. Zawołajmy jego matkę i jego braci. Może oni coś skurają. My znamy tą historię. Przychodzą bracia i jego matka i w skrócie mówiąc, parafrazując, ale o to w tej treści chodzi, Jezus, czyś ty zwariował? A Jezus patrzy na tych tępionych przez religijnych przywódców, na tych heretyków skupiających się wokół Niego, na tego, który jeszcze był całkiem niedawno celnikiem,
i na tego typu osoby, i na te najbliższe swoje otoczenie, śmierdzące otoczenie, niereligijne otoczenie. I mówi: to są moi bracia i to są moje siostry. I to jest mój dom, bo oni pełnią wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I ludzie mają przeróżne koncepcje, kim ten Chrystus jest. Ponieważ niewygodnych faktów nie da się wymazać. No uzdrawiam. No kurde, żeby chociaż nie uzdrawiał, ale uzdrawia i wszyscy to widzimy. Żeby chociaż głupio gadał, ale gada tak mądrze, że nie da się mu zaprzeczyć. Nie da się go na niczym złapać. Zna wszystkie przepisy prawa i jeszcze je tak interpretuje, że wychodzi zawsze na jego. No nie da się go złapać. Ludzie mają przeróżne pomysły. Jedni myślą, że to jakiś prorok. Jakiś nowy prorok. Jeszcze inni myślą, że to jest taki mądry nauczyciel. To jest rab nad rabi. W ogóle dzisiaj bardzo dużo ludzi wybiera tą opcję, że ten Jezus to taki mądry nauczyciel. Warto te moralne tam jego wskazówki wziąć. Znacie takich, nie? Warto by tam... To nie głupie, nie? To nie głupie, co on mówi. No, można by tam coś z tego zastosować. A jeszcze lepiej, jak nie ubierzemy tego słowa Chrystusa. Tylko na przykład przeczytamy, że Gandhi powiedział: miłuj swoich nieprzyjaciół, i wszyscy: o, to jest odkrywcze, nie? To jest wspaniałe. Taki Gandhi to jest gość. Ale jak napiszesz: błogosław swoich nieprzyjaciół, Jezus Chrystus. Nie, to religia. Ale jeszcze wybiorą z niego jakieś wzorce. Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, 16 rozdział Ewangelii Mateusza, od 13 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I zapytał ich: a wy? A ty? I ty? Za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr. A ja mam na drugie Szymon. Szymon Piotr odpowiedział: ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Inaczej mówiąc, on mu mówi coś znowu, co się wymyka ludzkiemu rozumowi. Nie objawiły ci tego ciało i krew. Nie objawiły ci tego twoje oczy, które widzą uzdrowienia. Nie objawiły ci tego twoje uszy, które słyszą, jakim mądrym jestem nauczycielem. Nie ciało i krew ci to objawiły. Nie rozum ci to objawił. Tylko zostałeś przeszyty objawieniem z nieba, kim ja jestem. I chrześcijaństwo się w tym punkcie zaczyna. Dopiero wtedy, kiedy już nie objawiają ci to, kim jest Chrystus, ciało i krew, tylko zostajesz przeszyty objawieniem z nieba, prosto od Ojca, kim dla ciebie jest Chrystus. I dochodzisz do wniosku, że On jest Synem Boga Żywego. Inaczej mówiąc, Bogiem. Bo to takie absurdalne twierdzić, że Syn Boga to pies albo człowiek. Mój syn, Kuba, jest synem człowieka, ale to oznacza, że on jest człowiekiem. No tak? No tak. No więc jeżeli ktoś się przedstawia, że jest synem Boga, to jest Bogiem, a jednak my wierzymy w jednego Boga. Więc absurdalne są pomysły. Nie, to jest tylko syn Boga. Może ty rodzisz małpy, ja rodzę ludzi. Znaczy ja w ogóle nie rodzę. Moja żona, taki zwyczaj. Już 3 razy. Więc kiedy objawiony masz od Ojca, kim jest Chrystus, wtedy zaczyna się chrześcijaństwo. Nie da się tego pojąć rozumem. Nie da się tego udowodnić. I zapomnij, że komuś udowodnisz przez ciało, przez rozum, przez mądre mowy drugiemu człowiekowi, objawisz, kim jest Mesjasz. Nie zrobisz tego nigdy. Nie wymyślisz takich mądrych słów. Ponieważ Pan Bóg tak postanowił, że musi to objawić Ojciec z nieba. A kiedy objawi to Ojciec z nieba, nieważne co widzimy i co słyszymy, wiemy, że Chrystus jest Synem Bożym. Amen? Amen. Więc na wszystkie twoje pytania, na wszystkie twoje usterki, na każdą twoją myśl jest tylko jedna odpowiedź.
objawienie od Ojca, kim jest Chrystus. Chrześcijaństwo zaczyna się w momencie, kiedy masz objawione, kim jest Chrystus. Ale nie przez ciało i krew. A ja ci mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduje kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Oczywiście legend i mitów wokół tego wersetu i nadużyć jest więcej niż nas. Ale ja, kiedy pierwszy raz czytałem tę historię, nie słyszałem o tych legendach i mitach. Na całe szczęście. I przeczytałem ją tak, jak jest. I tak, jak jest, to oznacza, że Jezus powiedział, że On oprze Kościół na tych, którzy mają objawienie, kim jest Chrystus. I nie wiem, co trzeba robić, żeby inaczej interpretować tę historię. To jest oczywista oczywistość. Że Jezus oprze Kościół na tych ludziach, którzy mają objawione, kim jest Chrystus i nie objawił im tego ciało ani rozum, tylko Ojciec z nieba. I to jest proste. Bo jeżeli oprzemy Kościół na wybitnym, najprzystojniejszym kaznodzieją, jaki zna XXI wiek, czyli na mnie, to jak coś mi się stanie, to Kościół jest pozamiatany. I Pan Bóg tak nigdy nie zrobi. Ale jeżeli każdy z nas będzie miał objawienie, kim jest Chrystus, to cokolwiek wydarzy się mi, takiego Kościoła nic nie ruszy. Takiego Kościoła nikt nie dotknie. Takiego Kościoła bramy piekła nie przemogą. Jeżeli on będzie oparty na tym, że każdy z nas ma objawienie w sercu, jest przeszyty objawieniem, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ale to nie wszystko. Ale to nie wszystko. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzisiaj wspominamy ten czas, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. I to jest oczywiście Ewangelia Mateusza, to ładna. Ewangelia Mateusza, 21, tak? 21 rozdział, tak. Ale my przeczytamy od... A niech będzie. Od pierwszego. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przeszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i oślątko z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie, a gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. To wszystko się stało, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie, cichy, siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Poszli więc uczniowie i uczynili tak, jak im nakazał Jezus. Przyprowadzili oślicę i oślątko, położyli na nie swoje szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum słał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i kładli na drodze. A tłumy, które szły przed nim i za nim wołały Hosanna synu Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Kiedy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest? A tu my odpowiadały, to jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. To jest ten, o którym tyle słyszycie. To jest ten, który uzdrawia. To jest ten, który kocha tych trędowatych. To jest ten, który kocha te wszystkie prostytutki. To jest ten, który w końcu tym faryzeuszom wygarnął, co ma do wygarnięcia każdy z nas. To jest ten, który w końcu przestał nas ciemiężyć. To jest ten, który zasiądzie na tronie Dawidowym. On weźmie miecz i on w końcu ten Rzym upodli. I on przepędzi z naszego kraju tych okupantów. I on uwolni naszą świątynię. I znowu będziemy narodem wybranym. To jest ten. On tu wjeżdża. To prorok o nim mówił, że on zasiądzie na tronie Dawidowym. A to oznacza, że on będzie rządził jak król Dawid. A Izrael będzie słynny jak wtedy. I Rzym ucieknie. I już nie będzie prześladowców. Dlatego Hosanna, synu Dawidowy, który przyjechałeś nas uwolnić. Takie były nastroje. Oni dokładnie to myśleli.
dlatego tak zareagowali. To trwało. To było słychać w całym mieście, ponieważ mury do Starego Miasta są na takim wzgórzu, ale te wzgórze, nie dość, że jest duże, to jeszcze nie da się go pokonać wprost i trzeba taką bardzo okrężną trasą na tym oślęciu jechać, żeby ten oślątko nie spadło z tej stromej góry. Rozumiecie, tak? Więc to trwało i trwało i wszyscy krzyczeli, bo oni wiedzieli, że jest proroctwo, do dziś tak myślą, że jest proroctwo, że on zasiądzie na tronie Dawidowym, nie na tronie niebieskim, w który ty i ja wierzymy. Na tronie Dawidowym to proroctwo się jeszcze nie wypełniło. To proroctwo się wypełni w tysiącletnim panowaniu. On zasiądzie na tym tronie, ale nie twoja i moja sprawa kiedy. On to odpowiada swoim uczniom. To dopiero się wykona. Ale oni myśleli, że to się wykona teraz, że on weźmie miecz, że on będzie odpowiedzią. Troszkę wcześniej, przed tą historią, i teraz rozumiecie Judasza, troszkę wcześniej, przed tą historią było bardzo słynne powstanie. Bo ktoś się ogłosił Mesjaszem. Było powstanie Zelotów. Ktoś się ogłosił Mesjaszem i powiedział, że rozwali Rzym. I rodzice Judasza brali w nim udział. Więc wyobraźcie sobie rozczarowanie tego Judasza. Wyobraźcie sobie. I kiedy Jezus wjeżdża do tych miast, kiedy Jezus wjeżdża do tego miasta, oni mają takie oczekiwania, a On płacze nad tym miastem. A On płacze nad tym miastem, bo On już wie, że to miasto nie przyjmie Jego pomysłu na uwolnienie. Że to miasto będzie za chwilę rozczarowane Jego pomysłem na uwolnienie. Że to miasto za chwilę będzie krzyczeć: ukrzyżuj go. Wydaj Barabasza. Ukrzyżuj go. Więc Chrystus wjeżdża do tego miasta. Oni mają niesamowite oczekiwania. Jestem przekonany, że uczniowie na tamten czas też mieli tego typu oczekiwania. A Chrystus postanawia umrzeć. A jeszcze wcześniej mówi, że ostatnią perełkę ich religii sam zniszczy i w 3 dni odbuduje. Że miejsce, gdzie przebywa Najświętszy Bóg, przybytek, świątynię, w której jest miejsce Najświętsze, On zniszczy i w 3 dni odbuduje. Że On nie tylko nie ściągnie tego orła, nie tylko nie wypędzi Rzymian, jeszcze im zniszczy ich świątynię. I śmie twierdzić, że w 3 dni ją odbuduje. On ich rozczarowuje. To nie jest dobra informacja. To nie jest przyjemna informacja. To zmieniło nastroje tych ludzi i tego miasta. Dlatego tak łatwo im było przejść z Hosanna synu Dawidowy na ukrzyżuj go i wydaj nam Barabasza. Bo oni byli rozczarowani. Bo okazało się, że on wcale ich nie uwolni. Jest taka chwila w jego życiu, kiedy on im to tłumaczy i on mówi o nowym przymierzu. I wymiar tego nowego przymierza znów jest rewolucją w ich głowach. I powinien być rewolucją w twojej i mojej głowie. Ponieważ on mówi coś bardzo skandalicznego do tych swoich umiłowanych uczniów. On im mówi, że to nowe przymierze będzie zawarte też z poganami. On im mówi, że to nowe przymierze obejmie cały lud, nie tylko naród wybrany. On im mówi coś, co się nie mieści w ich głowach na tamten czas. No jak to tak? To nie dość, że nas nie uwolnisz. To nie dość, że zniszczysz nam świątynię. A nie dość, że masz tu jakiś pomysł, że umrzesz. To jeszcze chcesz objąć przymierzem pogan? Nawet nie prozelitów, tylko pogan? Chcesz objąć tym przymierzem? On mówi coś, co dzisiaj wymyka się naszym zrozumieniu, bo ja mam 2 rzeczy, które mną wstrząsnęły w zborze. Pierwsza, przyszła do nas jakaś taka dziewczyna, bardzo poraniona, bardzo zlękniona, bardzo schowana, bardzo nieumiejąca funkcjonować w Ewangelii, taka
biedna, wystraszona owieczka. I mówię to bez ironii, ona taka naprawdę była. I po dłuższej pracy duszpasterskiej z nią okazało się, że ona była bardzo brutalnie zgwałcona przez najbliższą osobę. I Ewangelia brzmiała, że Chrystus zmarł za twojego gwałciciela. Czy ty jesteś w stanie mu przebaczyć? Po ludzku to jest absurdalne. Rozumiecie? Powtórzę to jeszcze raz. Chrystus zmarł za jej gwałciciela. I czy my jesteśmy w stanie mu przebaczyć? To im powiedział Pan Jezus. Tylko oczywiście w innych słowach. Oni to tak rozumieli, jak ty teraz. No niby tak, ale przecież to się wymyka spod kontroli. No niby racja, no niby wszyscy w to wierzymy. Ale przecież to jest absurdalne. Jak to za jej prześladowcę? No tak, no za jej prześladowcę. No na tym polega te przymierze. Dlatego tak bardzo Kościół jest niezrozumiany. Bo to się wymyka ludzkiej sprawiedliwości. Bo po ludzkiemu to przecież trzeba przytulić tą dziewczynę, a tego gdzieś zamknąć. Do więzienia najlepiej zabić. Nie macie takich myśli? Macie. Każdy z nas ma. Macie. Szczególnie jak to słyszymy w wiadomościach. Ile razy się burzy twoje serce, kiedy słyszysz, że ktoś komuś krzywdę zrobił. A ile razy pomyślałeś przy okazji Wielkanocy, że za tego człowieka zmarł Chrystus, a twoim obowiązkiem jest mu przebaczyć, bo niczym się nie różni w oczach Boga. Ale to jest Ewangelia. Ale dokładnie to jest Ewangelia. Niczym ja, który miałem sztywny kręgosłup moralny, nie różniłem się w oczach Boga od tego gwałciciela. Kiedy ta dziewczyna to zrozumiała, to musielibyście ją dzisiaj poznać. To jest chrześcijanka najwyższych lotów. Po ludzku nie można było jej pomóc. Ja nawet gdybym ukręcił głowę temu gwałcicielowi, albo bym go katował w więzieniu, w którym pracuję, nie pomógłbym tej dziewczynie. Ale Ewangelia tej dziewczynie pomogła. Ale zrozumienie głębi Ewangelii, zrozumienie tego, co tak skandalicznego stało się na krzyżu Golgoty, zmieniło tą dziewczynę. Uwolniło ją do życia. Bo Ewangelia ma moc. Ona jest głupstwem dla świata, ale ona ma wielką moc. Pomimo tego, że wymyka się to wszelkiemu ludzkiemu pojęciu i ludzkiej sprawiedliwości. Nie szukaj ludzkiej sprawiedliwości na krzyżu Golgoty, bo jej tam nie ma. Jej tam po prostu nie ma. Powiem jeszcze drugi taki przykład, żebyśmy dokładnie zrozumieli, czym jest Ewangelia i o czym my rozmawiamy. Znam przynajmniej jedną, na pewno, a być może więcej, ale przynajmniej jedną taką historię i ona się wydarzyła i ja jestem tylko chodzącym świadkiem, że facet zabił faceta. Morderca zabił ofiarę. I morderca jest w niebie, a ofiara jest w piekle. Ale boli, nie? Ale boli. Ale tak mówi Ewangelia. Ponieważ ofiara się nigdy nie nawróciła. Nigdy nie pojednała się z Bogiem. Ponieważ nawet w chwili śmierci złorzeczyła Bogu. A morderca kilka lat później, skruszony, klęknął przed krzyżem i wołał: Chryste, ratuj, okaż swoje miłosierdzie. I Chrystus uratował i okazał swoje miłosierdzie. I po ludzku jest to niesprawiedliwe. Po mojemu i po twojemu to nie powinno mieć miejsca. To się nie powinno wydarzyć. To nie może tak być, że biedna ofiara jest skazana na potępienie, a morderca, ta kanalia, będzie z tobą i ze mną mieszkać w niebie. Tym jest Ewangelia. Jeżeli tak nie rozumiesz Ewangelii, nie masz do czynienia nic z Ewangelią. Nie zrozumiałeś szoku Ewangelii. Nie zrozumiałeś, co się wydarzyło tak naprawdę na krzyżu Golgoty. Co tak naprawdę Chrystus mówił tym swoim uczniom, że oni tak bardzo tego nie potrafili przyjąć i w pewnym momencie zdecydowana większość odchodzi. Bo oni tak zrozumieli na ich przykładach,
to, co za chwilę Chrystus zrobi na krzyżu Golgoty. I dlatego tak wielu ludzi, gdy słyszy prawdziwą Ewangelię, mówi: nie może być. No nie może być. No nie może być. No musimy to zmienić trochę. Zróbmy to trochę inaczej, że trzeba być dobrym człowiekiem. Zróbmy to trochę inaczej, że trzeba chodzić do kościoła. Zróbmy to trochę inaczej, że wymyślimy jakieś przykazania nowe. No, no zróbmy coś z tym, bo to nie może tak być. Żeby gwałciciel i morderca był ze mną w niebie. Przecież ja jestem dobry człowiek. Co niedzielę chodzę do zboru. Na tacę daję nie wdowi grosz, tylko dwa. To nie może tak być, ale tak jest. Ale taka jest Ewangelia. I taki jest wymiar Ewangelii. I tylko ta Ewangelia zbawia. I tylko ta Ewangelia uwalnia. I tylko taki skandaliczny Chrystus ma moc przenieść się z piekła do nieba. I tylko ta Ewangelia powinna być opowiadana w Kościele. Nie Ewangelia pieniędzy. Nie Ewangelia prosperity. Nie Ewangelia klawego życia. Tylko Ewangelia, że morderca może być wybaczony. Że gwałciciel może być wybaczony. Że ty możesz mieć wybaczone. Że ja mogę mieć wybaczone. Że Chrystus zrobił największy przewrót w historii świata i zrewolucjonizował sprawiedliwość. Przewrócił sprawiedliwość do góry nogami. Ta Ewangelia powinna być opowiadana, a tak rzadko jest. Ale idźmy dalej. Co się dalej dzieje? Dwie niesamowite rzeczy jeszcze opowiem. Ile mam czasu? Dużo. 15. To postaram się opowiedzieć. Prowadzą tego naszego Chrystusa. Oni to już zaczynają kumać. Już się z tym jakoś oswajają. No nie jest to wygodne, że go za chwilę zabiją, no ale... Co zrobić? Co zrobić? Biorą go. Pojmali go. Wcześniej trochę jest Wieczerza Pańska. Troszkę wcześniej jest niesamowita historia z Judaszem. Szybko ją opowiem, żebyście wiedzieli, jaka to jest głębia. Ktoś go zdradzi. On mówi, ktoś mnie zdradzi. Ktoś spośród was mnie zdradzi. To tak jakby teraz tu stanął Chrystus, popatrzył wam głęboko w oczy i powiedział, ktoś mnie zdradzi. Ktoś mnie zdradzi. I na bal każdy z nas, jak ci uczniowie, powiedz kto? Nie, ja nie, ja nie, ja nie. Powiedz, ja nie, ja nie. Dobrze, ja wam powiem kto. Ten, komu podam macę umoczoną. Ewangelista Jan to tak opisuje. Że Jezus wziął, to jest trochę różnica, nie będziemy teraz tego zgłębiać dlaczego, z innymi Ewangeliami, ale w Ewangelii jest napisane, że Jezus osobiście wziął chleb, macał i taką wymacaną, wymiemloną macę podał bratu temu swojemu Judaszowi do ust. Kojarzy nam się to, nie? Kojarzy nam się to. Ale nasza wiara ma się nie opierać na skojarzeniach z innym kościołem, tylko na Ewangelii. A w Ewangelii jest tak napisane, że Pan Jezus tak zrobił. Wziął macę, umacał ją i wsadził Judaszowi do buzi. A tak się czasami tym brzydzimy, bo mamy Ewangelię czytać, a nie porównywać się z innymi denominacjami. I teraz, co się tam dzieje w ogóle? To jest taki symbol, który Judasz odczytał i uczniowie odczytali. Ponieważ dobry pasterz w Izraelu, kiedy umierała mu owieczka, kiedy chorowała mu owieczka, on... Ta owieczka nie potrafiła jeść i on macał chleb, czy tam jakiś pokarm stały, rozmiękczał to i wciskał to owieczce w buzię, w ryjek, po to, żeby ta owieczka przeżyła, bo ona już nie była w stanie jeść. I Jezus w pewien sposób pokazuje Judaszowi, że ty umierasz. Ty umierasz tym, co zrobisz. Ale ja spróbuję cię uratować. Jest szansa. Co masz zrobić, zrób prędzej. Zrób to, zanim pójdę na krzyż, żeby mi ten grzech mógł tam zabrać. Więc nie bądźmy tacy skorzy w osądzaniu Judasza, bo oni wszyscy wiedzieli, kto to zrobi. Bo on to wyraźnie powiedział, ten, komu podam. I żaden nie wybiegł za Judaszem. Żaden go nie zatrzymał. Chociaż wszyscy mieli świadomość, że Judasz poszedł zdradzić. Biorą tego Jezusa. Biorą go i stawiają go pod Poncjuszem Piłatem, tak? Już pobitego, już zmaltretowanego, już ociekającego krwią, już słaniającego się na nogach, już takiego
śmiercia. Z wyglądu niepodobnego do nikogo. Że nie da się na niego patrzeć. Ochłap mięsa. Ochłap mięsa. Zmaltretowany, ubiczowany ochłap mięsa. Nie żaden król, który mieczem będzie wojował, tylko pokonany, mizerny ochłap krwawiącego mięsa. Tak to wyglądało. Tak wyglądał Pan Jezus po ubiczowaniu. Pan Jezus nie wyglądał jak na niektórych obrazkach, pełen krwi uśmiechnięty. On był chodzącym ochłapem pobitego, zsiekanego mięsa ludzkiego. Krew się lała z niego wszędzie. Miał powyrywane fragmenty ciała, bo na tym polegało biczowanie. Nie dało się na to patrzeć. Izajasz w 53 rozdziale mówi, że nie dało się na to patrzeć. Był tak brzydki z tego powodu. Z tego powodu. I Poncjusz Piłat mówi słowa, które mnie kiedyś przeszyły i ciebie powinny przeszyć. To jest twój stan. Oto człowiek. Oto człowiek. Tak wyglądamy w świecie duchowym bez Chrystusa. Jak chodzący, mizerny ochłap pobitego mięsa. I Poncjusz Piłat wypowiada słowa prorocze. Oto człowiek. To ty i ja. To nasz stan duchowy. Tak wyglądamy. Taka jest prawda o człowieku. Że człowiek jest wiecznie pobity. Człowiek jest wiecznie zmaltretowany. Wiecznie ma pod górkę. Wiecznie jest między młotem a kowadłem. Tak długo, jak jest panem swojego losu. Oto człowiek. Oto człowiek. Potem go biorą. Biorą go na ten krzyż Golgoty. I coś, czego często nie uwzględniamy, bo zachwycamy się tym, że Pan Jezus został ukrzyżowany na krzyżu Golgoty i zmarł za nasze grzechy. To jest głębokie, dopiero jak to zrozumiemy. Ponieważ teraz niektórych zaszokuje. Być może mnie już nigdy pastor Adam nie zaprosi. Zobaczymy. To by nie było nic wyjątkowego, gdyby o to chodziło. Gdyby o to chodziło, że powiesili jakiegoś człowieka na krzyżu, który gdzieś tam coś twierdził, gdzieś tam coś zrobił, to nic wyjątkowego w tym nie ma. Ponieważ wieszali tam nie jednego, ani wcześniej i później. I nie raz historia zna takie przypadki, że ktoś za kogoś umiera. Nawet sprawiedliwy za niesprawiedliwego. Podam dwa. Janusz Korczak. Wszyscy znamy? Zmarł? Zmarł. Za dzieci? Za dzieci i z dziećmi. Umarł sprawiedliwy za niesprawiedliwych? W pewien sposób tak. Miliony przypadków, kiedy żołnierz własnym ciałem na polu bitwy rzuca się na granat, rozsadza go, dzięki temu wojsko całe żyje. Miliony takich przypadków znam. Więc nie może o to chodzić. Mnie to nie przekonało. Mnie to nie dotknęło. Nie dotknął się Franz Gibsona, w którym to jest wspaniale pokazane. Nie mogło o to chodzić. To znam u innych. Nie tym Chrystus zbawił. Więc co takiego tam się wydarzyło? W co my tak naprawdę wierzymy? Co my powinniśmy uchwycić? Co ma moc ciebie i mnie zbawić? Co stało się na tym krzyżu takiego, co się nie stało przy Korczaku i nie stało się przy tym żołnierzu padającym na granat? Bóg odwrócił od Jezusa swój wzrok. Na krótką chwilę. I Jezus mówi, Ojcze mój, Boże, czemuś mnie opuścił. A to się nie stało z Korczakiem. A to się nie stało z żołnierzem. A to się nie stanie nigdy z tobą, dlatego że stało się to tam. Na krótką chwilę ojciec odwraca wzrok od swojego syna. Na krótki moment Jezus umiera w oczach swojego ojca. Jest tak zasłonięty twoim i moim grzechem. Jest tak przybity do krzyża twoim i moim grzechem, że ojciec odwraca swój wzrok. I Jezus wypowiada słowa, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Zrobił to dlatego, że nigdy, cokolwiek przechodzisz, w cokolwiek się nie wpakowałeś, jakkolwiek twoje chrześcijańskie życie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, jakkolwiek upadłeś lub upadniesz, jakkolwiek się nie pogubiłeś, ojciec nie odwróci swojego wzroku od ciebie. To jest piękna Ewangelia.
To się wydarzyło tylko tam. To ma sens. To ma moc. To podnosi z kolan. To uwalnia do życia, że mój tata zawsze patrzy na mnie. Że on nigdy się na mnie nie złości. Że on nigdy się ode mnie nie odwraca. Że nie jestem w stanie nic do tego dołożyć, nic od tego ująć, zabezpieczyć, zachować, cokolwiek z tym zrobić, dlatego że wszystko, co się miało wydarzyć, wykonało się. Wykonało się. To jest Ewangelia. To jest to, co mnie zafascynowało w historii z Jezusem. To jest to, co mnie niesamowicie dotknęło i co mi pokazało, że tylko taki Bóg ma sens. I tylko taka Ewangelia może być prawdziwą Ewangelią, że sam Bóg zszedł tutaj i sprawę załatwił tak, że już nic nie trzeba robić. Nic nie należy robić, należy tylko wierzyć. A ta wiara powoduje, że moje i twoje życie nagle zaczyna być świętym życiem. Zupełnie innym życiem. Diametralnie przemienionym życiem. Bo kiedy ty jesteś objawiony, kiedy ty jesteś przeszyty objawieniem tej Ewangelii, musisz żyć inaczej. Po prostu musisz. Nie da się wokół tego przejść obojętnie. Ostatnia rzecz. Ewangelia Mateusza, 27, 51 i 3 werset. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały, otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. Co się dzieje? On umiera. Rozrywa się zasłona. Trzęsie się ziemia. Święte miejsce zostaje zburzone. Najświętsze miejsce, żebyś miał wyobrażenie najświętszego miejsca, najświętsze miejsce jest strasznie ciemnym miejscem. Tam świeci tylko Bóg. Tam nie ma nawet jednej lampki, jednej żaróweczki, jednej świeczki, nic. I tam wolno raz do roku wejść najbardziej czystemu człowiekowi, jaki jest w Izraelu, arcykapłanowi. I arcykapłan wie, że jeżeli nie jest czysty, to straci tam życie. Że jeżeli podejdzie nieczysty do miejsca najświętszego, to Bóg go zabije. Dlatego Żydzi wpadają na pomysł i przewiązują mu nogę sznurkiem. I sznurek wystaje poza miejsce najświętsze. Bo gdyby się tak okazało, że ten arcykapłan jednak coś nawywijał i Bóg go tam rozwali, to kto wyniesie zwłoki? Jak nikomu nie wolno tam wejść. Bo wszystkich Bóg powali. Bo Bóg jest tak święty. Więc przewiązują mu nogę, jest lina. Czy to się wydarzyło? Nie wiem. Biblia o tym nie wspomina. Ale mogłoby się tak wydarzyć. Więc wyciągliby go, rozumiecie, tą liną. Tak święte jest to miejsce. I to miejsce zostaje przez Chrystusa rozwalone. Ale tam był Bóg. Ale tam była chwała Boża. I ta chwała Boża wychodzi przez tą zasłonę. Opuszcza to miejsce. I w momencie, kiedy dotyka zwłok, zwłoki nie mają wyjścia. Muszą ożyć. Kiedy chwała Boża, opuszczająca świątynię, wychodzi ze świątyni, kiedy dzieje się absolutnie nowa rzecz, która się nigdy nie wydarzyła, chwała Boża opuszcza miejsce najświętsze i styka się z martwym ciałem. Ciało musi ożyć, chodzi po mieście i wszyscy to widzą. Czemu po zmartwychwstaniu widzą go w mieście? Bo do czasu zmartwychwstania drzwi do miasta są zamknięte. Drzwi do Jerozolimy na czas szabatu są zamknięte. Więc widzą go po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale moment ożywienia, jedynym logicznym wnioskiem, jedynym ewangelicznym wnioskiem jest to, że chwała Boża dotknęła martwej tkanki i martwa tkanka ożyła. Bo kiedy Bóg da dech, to ciało żyje. I chyba to wszyscy wiemy. Bo dlatego żyjemy. Ale to ma większą głębię, duchową. Kiedy chwała Boża dotknie martwego człowieka, to ten człowiek musi ożyć. Nie ma wyjścia. To nie jest tak, że cię dotknie chwała Boża, a ty sobie łaskawie powiesz Bogu nie. Albo łaskawie mu powiesz, no dobra. Ty musisz ożyć. Jak cię Duch Święty przeszyje, ty musisz
wstać do Ewangelii. Ty po prostu zaczniesz żyć w Królestwie Bożym. Bo Bóg jest Bogiem. I jak Bóg dotknie, człowiek wstaje z martwych w świecie duchowym. Ale gdzie ta chwała Boża teraz jest? No gdzie ona jest? Wróćmy do początku mojego kazania. On będzie przebywał w was. Więc bardzo ważna informacja, moi drodzy, bracia i siostry. Od tamtego czasu każdy z was jest mobilną świątynią Bożą z miejscem najświętszym w środku. W każdym z was jest chwała Boża, która potrafi wzbudzić martwego do życia, która potrafi chorego uzdrowić. Który? Bo to Duch Święty. Który potrafi nie tylko w wymiarze fizycznym, ten jest najmniej ważny, ale w wymiarze duchowym. Ten Bóg mieszka w was. I na tym opieramy swoje chrześcijaństwo. Jedyne, co ty musisz zrobić, to pewnego dnia otworzyć się, by to w końcu wypłynęło z ciebie, jak wody rzeki żywej. By to wyszło, jak z tej świątyni na zewnątrz i podotykało twoje otoczenie. Na tym oprzyj swoje zaufanie. Na tym oprzyj ewangelizację. Na tym oprzyj dotykanie innych ludzi. Nie na oku, nie na rozumie, nie na ciele, nie na krwi, tylko na Duchu Świętym, który mieszka w tobie. Bo jak go wypuścisz w końcu na zewnątrz i jak on w końcu dotknie drugiego człowieka, to on musi wstać z martwych. A żebyś tego nie zapomniał, to Pan Bóg ustanowił w Kościele sakrament Wieczerzy Pańskiej. A żeby nam nie przyszło do głowy zapomnieć chociaż na krótką chwilę o tym, to Pan Bóg jest tak mądry, że On wie, że ty i ja potrzebujemy pewnych symboli. I tak jak Jan Chrzciciel widział Ducha Świętego, a przecież Ducha nie widać. A on widział gołębicę, a jednak powiedział, że widzi Ducha Świętego wstępującego na niej. Tak? No tak. Tak jest napisane. Ja wierzę w to, co tam jest napisane. Tak jak uczniowie widzieli ognie w górnej izbie, a przecież wiemy, że zesłanie Ducha Świętego nie jest ping, lampką nad twoją głową. A jednak wtedy tak Pan Bóg zrobił. Dał im widoczny znak. Ognie. Tak Pan Bóg ustawił dla ciebie i dla mnie. Widoczny znak, byś nigdy nie zapomniał Ewangelii, którą przed chwilą słyszałeś. Dlatego Pan Bóg postanowił, że ten sakrament, to spotkanie się z Wieczerzą Pańską będzie na każdym spotkaniu chrześcijańskim. Bo najważniejsze kazanie, jakie słyszysz w swoim życiu i najważniejsze Słowo Boże, jakie słyszysz w swoim życiu, to Ewangelia. Nie najmądrzejsze teologie, nie najlepsza egzegeza. To są wspaniałe rzeczy. Ale nie one są najważniejsze. Najważniejszą informacją dla chrześcijanina, która nigdy nie powinna go znudzić, jest prostota Ewangelii. Dlatego to jest tak ważne. Co napisał apostoł Paweł na temat Wieczerzy Pańskiej? Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł zmiażdżył, zniszczył, zdewastował wszelkie nauczanie na temat sukcesji apostolskiej. Piotr na niego ręce nie nałożył. Pawła nie było przy wieczerniku. Paweł nawrócił się dużo później. I Paweł mówi, że jemu prawo do dawania Wieczerzy Pańskiej dał sam Bóg. Gdzie ciągłość, o której się tyle mówi? Gdzie ta nauka? Paweł pisze wprost. Ja bowiem otrzymałem od Pana. Nie było go na Wieczerzy Pańskiej. Nie powołał go żaden inny uczeń. Bezpośrednio od Pana otrzymał. To, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb.
A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Znowu Paweł zrozumiał Ewangelię. Był nie mniejszym skandalistą niż Jezus Chrystus. Powiedział, w tym liście napisał, że to jest moje ciało. No i co my z tym zrobimy? Ile my musimy kombinować w swoich głowach, żeby cokolwiek innego z tym zrobić? Tu jest napisane wprost: to jest moje ciało. Pisze tak? Jest tak napisane? Przestańmy kombinować, tylko właściwie zrozummy. To jest moja żona. Ta śliczna, o której opowiadam. Widzicie? Nie. To musicie sobie wyobrazić. Ale to jest zdjęcie mojej żony. Ja wyciągając to zdjęcie, nie kłamiąc, mówię: to jest moja żona. I to jest moja żona. A jednocześnie ten telefon nie stał się moją żoną. Moja żona ma się całkiem dobrze. W tej chwili prowadzi drugą część uwielbienia w Tarnowskich Górach. Pan Jezus, kiedy spożywamy Wieczerzę Pańską, pomimo tego, że w tym symbolu rozumiemy, że to jest Jego ciało, ma się całkiem dobrze po prawicy Ojca. Amen. Skąd wróci? Ale ani Pan Jezus w Ewangelii Jana, ani apostoł Paweł w liście do Koryntian nie skłamał, mówiąc na ten symbol, że to jest ciało Chrystusa. Czy ja mam odpowiedni stosunek do zdjęć mojej żony? Oczywiście, że mam. To jest moja żona. To jest zdjęcie mojej żony. Ono nie służy do pewnych celów. Dla mnie to zdjęcie jest bardzo ważne, bo to jest moja żona. Pomimo tego, że fizycznie moją żoną nie jest ten telefon. Ale nie wyobrażam sobie, że ktoś na przykład będzie pluł na to zdjęcie. Albo ktoś powie, że to jest nieważny element mojego życia. To jest bardzo ważny element mojego życia. Teraz jestem 3 dni tutaj i bardzo często patrzę na zdjęcie mojej żony. Po to, żeby ten symbol przypominał mi, jak ważna jest moja żona. Tego może nie powinienem opowiedzieć, ale opowiem. W Jerozolimie jak byłem i podrywały mnie muzułmanki, tak było. Moja żona była sprytna i mądra, i mądrzejsza niż te muzułmanki, a ja jej wszystko mówię, i przysłała mi zdjęcie, którego nie pokażę, żeby mi przypomnieć, jak cudowna niewiasta czeka na mnie w domu. Więc pewne symbole, pewne znaki mają ogromne znaczenie. W tym znak i symbol Wieczerzy Pańskiej. Żebyś ty nigdy nie zapomniał, jak ważna rzecz jest, jak ważną rzeczą jest Ewangelia. Czytamy dalej. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to Nowy Testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Apostoł Paweł nie nazywa Wieczerzy Pańskiej pamiątką po tamtej Wieczerzy Pańskiej, tylko apostoł Paweł mówi: to, co dziś robimy, jest Wieczerzą Pańską. A to, co wspominamy, co upamiętniamy, to to, co stało się na krzyżu Golgoty i testament, który jest zawarty w mojej krwi. Więc my nie obchodzimy, mam nadzieję, pamiątki Wieczerzy Pańskiej, tylko my mamy udział w Wieczerzy Pańskiej. A ta różnica jest ogromna. Ona cię odróżnia od Świadka Jehowy. Świadek Jehowy obchodzi, lubię tych ludzi, szanuję ich. Głoszę im Ewangelię. Mówię im często Wieczerzy Pańskiej, ale odróżniam się od nich. Oni obchodzą pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, a ja obchodzę Wieczerzę Pańską. Bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. A Pawła naśladuję tam, gdzie on naśladował mojego Zbawiciela, bo tak nakazał Bóg przez Słowo Boże. Czytamy dalej. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. A więc jest zawarta niesamowicie głęboka informacja, że to nie są żarty. Bo ty jak tylko jesz ten chleb i pijesz z tego kielicha, śmierć Pana zwiastujesz. To jest bardzo ważny sakrament w Kościele. Jeżeli on jest tylko pamiątką, jeżeli on jest tylko wspomnieniem, jeżeli on jest zbędną rzeczą, którą można sobie robić, ale nie trzeba,
to przestańmy to robić. Bo apostoł Paweł pisze w liście do Hebrajczyków, pokutujcie od martwych, zbędnych uczynków. Nie od dobrych i złych, od martwych uczynków. Ale ten uczynek, że Kościół spożywa macę i wino, nie jest martwym uczynkiem. Jest zwiastowaniem śmierci Chrystusa i proklamowaniem Jego ponownego przyjścia. Kiedy ty spożywasz tą macę i pijesz z tego kielicha, ty nie tylko wspominasz Ewangelię, ty powinieneś mieć namaczności, ty powinieneś być postawiony do pionu, ty powinieneś mieć wybaczenie w sercu, ty powinieneś mieć czyste serce do brata i siostry, bo przyjacielu mój, bracie kochany, siostro kochana, to, że ty to jesz i to, że ty to pijesz, to oznacza, że on tu przyjdzie. On tu przyjdzie, zwłaszcza do swojego Kościoła. Zwłaszcza sprawdzić stan tego, co jego Kościół zrobił z jego Ewangelią. A nigdy nie wygasło słowo, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Nigdy nie wygasło słowo, że bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. Więc Ewangelia stawia nas do pionu, a Wieczerza Pańska powoduje, że my w tym pionie stoimy. Dlatego Pan Jezus ustanowił tak ważną rzecz. Dlatego na każdym nabożeństwie macie Wieczerzę Pańską. Dlatego nie oglądajcie się, że ktoś to robi inaczej. Oglądajcie się, co mówi Ewangelia. Oglądajcie się, co Pan Jezus powiedział na temat Wieczerzy Pańskiej. Dlatego nie zastanawiajcie się, czy należy, czy nie należy. Macie obowiązek to robić. Oni to robili co spotkanie. Ilekroć się spotykali, bo Ewangelia jest najważniejszą informacją w moim i twoim życiu. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie. I tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. A więc nie zastanawiaj się nad tym, że ten brat czy ta siostra, to ona tam w domu, w rogu, schowane ma Harry'ego Pottera. W związku z czym nie powinna do Wieczerzy Pańskiej przystępować. Tu jest napisane, że masz sam siebie osądzić. Nie brata i siostrę. Tu nie jest napisane, że ktokolwiek z was ma sądzić mnie, albo ja mam sądzić kogokolwiek z was. Tu jest napisane, że do mnie powinno trafić, że ja mam się sam osądzić. Jeżeli niegodnie spożyję Wieczerzę Pańską, to będę winny jego śmierci. Czym jest niegodne spożycie Wieczerzy Pańskiej? Nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie drugiemu człowiekowi. Wtedy jesteś niegodny Ewangelii, bo śmiesz powiedzieć Bogu, że ty mi przebaczasz, a ja nie przebaczam drugiemu. Wtedy jesteś niegodny krwi i ciała. Bo jest przypowieść o dłużnikach i bądźmy mądrym dłużnikiem, nie głupim dłużnikiem. Nieprzebaczenie jest największą katastrofą. Dlatego wam powiedziałem historię tej dziewczyny i tego gwałciciela. Bo dopóki ona nie wybaczyła, dopóty jej nie wybaczono. Bo te słowa też w Piśmie Świętym znajdujemy. Bo modlitwa wzorcowa brzmi: wybacz nam nasze grzechy, jak i my odpuszczamy. I nie ma wybaczenia twoich grzechów, jeśli ty nie wybaczasz grzechów drugiemu. To jest niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej. A to wszystko, dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Oczywiście, że tak. Niewybaczenie w twoim sercu, niezrozumienie Ewangelii, zwłaszcza w stosunku do drugiego człowieka, zabije cię. To cię po prostu zabije. To cię usiedli. To cię zmiażdży. To cię zniszczy. To cię nie pozwoli oddychać. Jeżeli w twoim sercu będzie korzeń zgorzknienia, jeżeli w twoim sercu będzie niewybaczenie, to jesteś chodzący trup. W życiu nie będziesz miał pokoju, który przewyższa wszystko. Jeżeli w twoim sercu jest nieprzebaczenie. Dlatego pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobisz, zanim przystąpisz do Wieczerzy Pańskiej,
to przebacz wszystkim. Amen. Amen.